To jest budżet przede wszystkim Rostowskiego, a jak pan pewnie wie, nie był to minister, który cieszył się szczególną sentymą w naszym środowisku, ponieważ był to minister, który naszym zdaniem nie rozumiał po prostu mechanizmów gospodarczych. Nie rozumiał tego, w jaki sposób decyzje makroekonomiczne przekładają się na zachowanie podmiotów. Nawet nie próbował z nami na ten temat rozmawiać, więc w związku z tym mamy tego dowody między innymi w tym budżecie i to bardzo widoczne. No, na przykład ten budżet jest oparty na prognozach makroekonomicznych sprzed iluś tam miesięcy. Dzisiaj w naszej ocenie gospodarka już jest kompletnie inna, to znaczy ona się zmienia oczywiście in plus i te prognozy w dalszym ciągu zostały utrzymane i to ma wpływ oczywiście na różnego rodzaju zapisy budżetowe. No na przykład naszym zdaniem nie został doszacowany w sposób właściwy udział eksportu w PKB. Naszym zdaniem zbyt optymistycznie z kolei spogląda się na kwestie inwestycji w tym budżecie. Naszym zdaniem zbyt optymistycznie spogląda się na przykład na rynek pracy, na kwestie zatrudnienia i tutaj bezrobocia. I takich elementów byśmy mogli znaleźć więcej. Budżet jest wirtualny, budżet jest obciążony nadmiernym fiskalizmem. Zarzut, który stawialiśmy zawsze panu ministrowi Rostowskiemu, polegał na tym, że jakby jego działania ograniczały dochody budżetowe, bo uderzenie budżetu w gospodarkę dla nas się równa ograniczaniu dochodów budżetowych. Brak z kolei gruntownej reformy finansów publicznych, o którą stale prosimy, sankcjonuje naszym zdaniem dziwnymi operacjami, jeśli chodzi o wydatki. Te wydatki pozornie wydaje się, że one zostały wzięte w jakiś sposób pod ścisłą kontrolę, ale jak się dokładnie wczytamy, no niestety nie. Brak reformy powoduje każdorazowo wzrost deficytu budżetowego, a deficyt budżetowy niestety generuje kapitał, który powinien funkcjonować w gospodarce, dlatego że on woli pójść na bezpieczne rejony, jakim jest gwarancja powiedzmy państwa, czyli na sfinansowanie deficytu budżetowego. Także mamy mieszane uczucia, to jest na pewno budżet bardzo ostrożny. A jaki to będzie miało ostateczny wpływ na gospodarkę, to zobaczymy. Naszym zdaniem jest zbyt wysoka akcyza na przykład na wyroby tytoniowe, na alkohol, a taka akcyza bardzo często wpływa na pojawianie się szarej strefy. Czas jest już przestać patrzeć na problemy gospodarcze tylko i wyłącznie ostrożnie, oszczędnościowo, czas dać gospodarce pewien impuls, który pozwoli tej gospodarce się rozwijać, a dzięki temu zwiększać dochody budżetowe.